Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj Jan Chrzciciel. W Ewangeliach synoptycznych w jakimś sensie są podobne, w jakimś sensie są trochę inne. Najpierw może naszkicuję, jak one wyglądają. W Ewangelii Mateusza oczywiście mamy najpierw rodowód Abrahama. Polecam, gdzieś kiedyś zrobiłem taki cały cykl o chyba adwentowy 2 lata temu. Właśnie o tym o narodzinach Jezusa w Ewangelii Mateusza. No i potem pojawia się właśnie po początku, czyli po tym, jak dowiadujemy się o narodzinach Pana Jezusa, pojawia się Jan Chrzciciel i chrzest Jezusa jako początek jego służby. Chrzest właśnie przez Jana. No i skoro chrzest przez Jana, zresztą trynitarny moment, bo jest i Duch Boży, i Ojciec, który mówi z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, ale zwróćcie uwagę, że jest to chrzest Janowy, czyli jest to chrzest, którym przychodzi właśnie, aby dać się ochrzcić przez Jana, tak jak czytamy 3 rozdział, 13 werset. No i to jest bardzo ciekawe, to znaczy jest to ciekawe w tym sensie, że w jakimś sensie no właśnie Jezus się tą swoją służbą wpisuje w tradycję prorocką, która go rozpoznaje i która go nie tylko rozpoznaje, ale można powiedzieć, która go uwiarygadnia, potwierdza i namaszcza w jakimś sensie, no tak proroczo można powiedzieć, że ten Jan Chrzciciel tutaj w taki sposób działa. To znaczy, jakby Pan Jezus się narodził, okej, ale teraz rozpoczyna swoją służbę i jakby właśnie to zwieńczenie, właśnie Jan Chrzciciel jako to zwieńczenie tej proroczej tradycji Starego Testamentu, on jakby namaszcza, on rozpoznaje. On wskazuje, że to jest on, a nie ktoś inny. I wskazuje w kontekście też Bożego Sądu, zwróćcie uwagę, to jest też taki wątek w Ewangelii Mateusza dosyć ważny, to znaczy z jednej strony Mateusz nam pokazuje, że Chrystus przyszedł najpierw do Izraela, ale z drugiej strony pokazuje, że właśnie ten Izrael go nie przyjął. I ten wątek sądu jest bardzo mocny w 24 rozdziale, ale nie tylko. Jest również mocny i tutaj, no i oczywiście można powiedzieć w 2 rozdziale, gdzie mamy mędrców czy magów ze wschodu, którzy przychodzą, rozpoznają ci, którzy są blisko, czyli Herod, a z nim cała Jerozolima wraz z całym establishmentem żydowskim odrzuca Jezusa, bo przynajmniej lekceważy. Pomija, nie pojawia się. Także, ale właśnie zwróćcie uwagę, czyli jakby z jednej strony jest to odrzucenie, ale z drugiej strony jest Jan Chrzciciel, który potwierdza, czyli jakby ten, można powiedzieć, ta wybrana resztka, ten prawdziwy Izrael rozpoznaje Chrystusa właśnie w postaci i poprzez Jana Chrzciciela. U Marka jest to krótsze. Marka mamy, no przez wszystko się zaczyna od chrztu tak naprawdę. Marek jakby no, pomija te wszystkie wątki, powiedzmy, urodzenia i tak dalej. Po prostu jest skupiony na służbie, ale właśnie pojawia się Jan Chrzciciel też na samym początku, który potwierdza przez chrzest. Jest to naprawdę pierwszy znak, można powiedzieć. Chrzest Jezusa jest pierwszym znakiem tego właśnie, że kim jest Jezus. I no i też właśnie on jakby jest tym, który rozpoznaje, który w jakimś sensie potwierdza. W zasadzie chyba w Ewangelii Marka to jest jedyne potwierdzenie, jakie jest na samym początku. Natomiast u Łukasza jest najszerzej, można powiedzieć, ta cała historia opisana. Wiemy, że Łukasz jest jedynym autorem natchnionym w Nowym Testamencie, który jest poganinem z pochodzenia. W związku z tym on tak, można powiedzieć, najbardziej szeroko rozpisuje się o tej historii, tak? Ta historia, która jest w Ewangelii Łukasza, jest też historią rzymską. Mamy cesarza Augusta, Kwierniusza, namiestnika Syrii. Ale mamy też ten taki ludzki trochę kontekst, można powiedzieć, Marii, która się, no całe zwiastowanie, cały kontekst Elżbiety, matki Jana Chrzciciela, cały kontekst Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela i cała historia tak naprawdę urodzenia tego Jana Chrzciciela, która też w jakimś sensie jest ciekawe, gdzieś myślę, właśnie u Łukasza potwierdza pewne analogie, pewne to, że one są splecione ze sobą. To potwierdza właśnie, że to nie są, no, że one się wzmacniają. Że jakby od samego początku, zwróćcie uwagę,
kiedy przychodzi Maria do Elżbiety, to już Jan Chrzciciel potwierdza, tak? 43 werset. Skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pod pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Czyli zwróćcie uwagę, że Jan Chrzciciel już jakby w łonie matki potwierdza tożsamość Chrystusa. Jest to prorok, jest to proroctwo i proroctwo i prorok od samego początku, tak? Kiedy tylko Jezus się pojawił, to Jan Chrzciciel już potwierdza, już skłania matkę do prorokowania i sam z radości się porusza w jej łonie. Także we wszystkich tych Ewangeliach, jakbym powiedział, właśnie Jan Chrzciciel jest tym zwieńczeniem. Jest tym zwieńczeniem, jest tym ogniwem, które łączy pomiędzy starym a nowym i które w jakiś, można powiedzieć, nie pozostawiający wątpliwości sposób wskazuje. Znaczy wskazuje właśnie na Chrystusa, jako ten największy z proroków, tak jak zresztą Pan Jezus o nim powie, że właśnie on jest tym najważniejszym, który gdzieś właśnie, można powiedzieć, skupia w sobie, jak w pryzmacie, te wszystkie wątki, które są gdzieś tam w Starym Testamencie, a skupia po to, żeby oświetlić to, co też mówiłem w Ewangelii Jana, z takiej bardziej kosmicznej i osobistej perspektywy. Tutaj w tych wszystkich trzech Ewangeliach pojawia się właśnie w takim bardziej publicznym wymiarze, można powiedzieć, w takim wymiarze umiejscowionym w kontekście służby w społeczeństwie. Jakby nie patrzeć, Jan Chrzciciel właśnie jest tym zwieńczeniem tradycji prorockiej, która oświetla nowy początek, który rozpoczyna się wraz z przyjściem Mesjasza obiecanego w postaci i w osobie Jezusa z Nazaretu. Panie, dziękujemy Ci za to, że te wszystkie wątki są właśnie tak splecione, tak powiązane, tak różnorodne, a jednocześnie tak wyraźne w swoim przesłaniu. Daj nam się tym cieszyć, daj nam Ciebie uwielbiać i wywyższać i przede wszystkim, Panie, Tobie ufać, na Tobie polegać, bo Ty jesteś tym, który był zapowiadany i Ty jesteś tym, który jest nam dany. I daj nam trwać przy Tobie. Polecam wspieranie mojej służby. Już za jakieś 3 tygodnie, jak Pan Bóg pozwoli, będę jechał znowu do Tanzanii. Będę Wam bardzo wdzięczny za pomoc. Właśnie kupuję bilety, także jeszcze przede mną kilka innych wydatków. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Z Bogiem, do zobaczenia.